Dlaczego dzisiaj pani tu przyszła manifestować? Dlatego, ponieważ uważam, że życie kobiet jest zagrożone i że osoby, które są niekompetentne, chcą nam odebrać wybór w momencie, kiedy nasze życie może być zagrożone bądź życie naszych dzieci. Uważam, że to jest podstawowe prawo, które powinno obowiązywać w każdym kraju i to, co robią. Po pierwsze zaostrzenie ustawy, która w ogóle powinna być na zielono, że tak powiem, na babie, którą ostatnio ogadzano. Możemy dokonywać aborcji tylko w pewnych przypadkach, teraz nie będziemy mogły wykonywać jej w ogóle, a powinno być to naturalne prawo do decydowania, kto chce, kto nie chce i tak to powinno wyglądać. Dlatego udział w manifestacji jest po prostu zwykłą decyzją, która i każda osoba, która szanuje prawo, powinno tu być. Do czego może doprowadzić zaostrzenie tego prawa aborcyjnego w Polsce? Czyli myślę, że to będzie to, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale jeśli by doszło, to będzie naprawdę fatalne w skutkach. Czyli po pierwsze będzie to skutkowało jeszcze większym wzrostem podziemia aborcyjnego, które i tak jest ogromne w Polsce i nie ma co się ludzi oszukiwać, że tak nie jest. To są często zabiegi wykonywane nieprawidłowo, kobiety w bardzo ciężkim stanie trafiają do szpitala. Zgodnie z propozycjami ultrakonserwatystów do osadzania kobiet do więzienia, za poronienia, do tortur psychicznych na kobietach, które będą musiały rodzić dzieci, które zostały spłodzone w wyniku czynów zabronionych, czyli na przykład kazirodztwa. Jeżeli to ma być pomysł na rozumienie praw człowieka i praw kobiet, to jesteśmy absolutnie w innym miejscu. Pani zdaniem ten kompromis, który został ustalony w 1993 roku, kompromis antyaborcyjny, należałoby zaktualizować czy zostawić? Zostawić tak jak jest. Absolutnie to żaden kompromis. Tak na dobrą sprawę, jak popatrzymy, że prawie 80 tysięcy aborcji dokonuje się poza granicami naszego kraju, to pokazuje, że prawo trzeba oczywiście naprawić. Dlatego też dzisiaj składamy i zaczynamy zbierać podpisy pod projektem obywatelskim w sprawie właśnie liberalizującym prawa aborcyjne, ale też wprowadzającym edukację seksualną do szkół, ale też wprowadzającym dostępność środków antykoncepcyjnych i tak dalej, i tak dalej. My musimy walczyć o podstawowe prawa i o to teraz walczymy. Nie możemy się zgadzać tylko na kompromis, ale ja mówię, to nie jest walka, znaczy, wie pan, no to są bardzo trudne rzeczy, ale my chcemy mieć prawo wyboru i po to tu jesteśmy. Dzisiejsza manifestacja to nie tylko aborcja, ale także sprawa in vitro i uregulowanie chociażby takich spraw jak edukacja seksualna w naszym kraju. Myślę, że tak naprawdę właśnie rząd i Ministerstwo Edukacji i Zdrowia powinno się zająć naprawdę poszerzeniem edukacji seksualnej dla młodzieży, dla dzieci też w pewnym wieku, bo to jest najważniejsze. Poza tym, jeśli tak bardzo w naszym kraju rząd martwi się o to, że jest niski procent urodzeń dzieci, niech zalegalizuje in vitro.